A macie czasem w NCB je, że takie nastawienie, że ratujemy świat, ratujemy planetę? No w zasadzie to jest jakby kredyt naszego zespołu. No, ludzie są bardzo zaangażowani i robią to nie dlatego, że tak powiem, jest to fajna praca, znaczy jest dla pieniędzy, tylko no, chcą coś mhm. zmienić. I rzeczywiście ja słyszę nie raz, że dostają oferty pracy na lepsze stanowiska. Ale jednak mamy poczucie, że te technologie, które robimy, no, będą komercjalizowane, będą rozwijane i, i mamy wpływ na rzeczywistość. Także to jest rzeczywiście tak, mamy takie, mamy takie coś. Super, podoba mi się to. Nagranie i produkcja studio plac. Cześć, Tu Krzysiek Grzyman. Słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gośćmi Zielonego Podcastu są Wojciech Raciński, dyrektor działu rozwoju innowacyjnych metod zarządzania programami w NCBR. Witam. Dzień dobry. I Mariusz Skwarczyński, kierownik projektu Wentylacja dla szkół i domów. Dzień dobry. Dzień dobry. Partnerem tego odcinka jest właśnie NCBR, czyli Rozwijamy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. No, Zielony podcast jest o katastrofie klimatycznej i o tym, jak jej zaradzić. Transformacja energetyczna to jest ogromne wyzwanie. NCBR tworzy projekty, które mają pomóc rozwiązywać te problemy. A skąd Wy wiecie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, którym tematem się dokładnie zająć? No bo jakby sobie rozłożyć na takie małe klocuszki całą transformację, no to byśmy utonęli w tych klockach. No tak jest to, mnóstwo. No... Skąd wiecie, którym tematem, tak, który no, temat jest ale, najważniejszy na tapecie? Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. No, transformacja Zielonego Ładu, bo trzeba sprawę patrzeć trochę szerzej. W Polsce to często się mówi o transformacji energetycznej, a to jest transformacja idąca szerzej, by rolnictwo, budownictwo, transport i wszystkie przedmioty powszechnego użytku, więc jakby to jest bardzo szeroki proces no wydaje się, że w tym procesie tak jest, że w tym procesie innowacja jest kluczem. To znaczy nowe technologie, nowe rozwiązania są tym, co potrzebuje ten proces, bo no trzeba znaleźć win-win, znaczy nie chodzi tylko żeby dać rozwiązania, ale jeszcze żeby ono było ekonomiczne, żeby ono było sensowne, żeby było produkowalne, Więc to jest bardzo ważny, ważny element, żeby rozumieć ten proces. My w NCPR-ze, ponieważ jesteśmy komórką, która Pracuje w formie zamówienia przedkomercyjnego, kiedy to NCBR staje się tą jednostką publiczną, która daje zlecenie na rynek. Znaczy, my w naszym, w naszym zespole razem z naukowcami analizujemy megatrendy, rozum, analizujemy, co jest potrzebne dla, dla tak skomplikowanego procesu i Właśnie w formule takiego zamówienia na innowacje stymulujemy rynek w odpowiednich kierunkach. I rzeczywiście no, ta odpowiedzialność jest po naszej stronie, bo jak się pomylimy, przy projektach, które są start, gdzie start jest 4 lata temu i potem ta technologia się rodzi, no, to musimy dobrze trafić, więc odpowiedzialność i trudność jest duża. Ale staramy się to robić i obecne projekty, które właśnie w tej chwili wchodzą na rynek, no wydaje się, że potwierdzają swoją sensowność. I ja dam taki przykład. Ostatnio opublikowaliśmy dla, też dla rynku narzędzia analityczne, no bo podstawą decydowania, które technologie są sensowne, trzeba rozumieć i an wykonywać analizy różnych scenariuszy. Myśmy zrobili analiz taki symulator systemu energetycznego. Zresztą polecam Państwu do własnych eksperymentów, bo w tym systemie można symulować różne warunki, Warianty transformacji energetycznej w Polsce, ale tak traktowanej szeroko czyli całą energię, czyli nie tylko e, energetykę, ale również transport, również ciepłownictwo, również odbiory po stronie budynków, również magazynowanie energii wszystkie, wszystkie sektory jako e, jak w tym symulatorze są ujęte i można analizować różne warianty. I z tego wychodzi, jakie technologie, jakie kierunki są sensowne, odpowiednie dla Polski, a jakie mniej sensowne. I w szczególności z tego symulatora, oczywiście poza wielkimi farmami wiatrowymi czy fotowoltaiką, wychodzi, że bardzo istotne są biometan, który jest kluczem stabilizacji całego systemu energetycznego, bo to jest idealny magazyn zielony, stąd też nasz projekt innowacyjna biometan, biogazownia, ale też wychodzi, ile musimy zrobić po stronie budynków, jakie technologie tam są potrzebne, żeby te budynki, które dzisiaj 40% energii konsumują, żeby one były efektywne energetycznie, bez oszczędności energii do jednej czwartej w budynkach, nie ma szans zrobić transformacji w Polsce. Mariusz jest już w blokach startowych, żeby, żeby powiedzieć, że programie wentylację do szkół i domów, ale jeszcze sekunda. Ale może jeszcze o waszym dziale powiedzmy tylko parę słów. To nie jest podcast o tym, żeby opowiadać o tym, jakie są działy w NCB że, ale on jest dość ciekawy. To już powiedziałeś o tym sposobie zamówień publicznych na przedkomercyjne, tak? Zamówienia, zamówienia przedkomercyjne, tak. Tak, zamówienia przedkomercyjne. No, to, to jest ciekawe, jeżeli chodzi o instytucje publiczne. No ja jestem, mam w ogóle przyjemność pracowania z niesamowitymi ludźmi, którzy mają poczucie, że chcą zmieniać świat bo to jest właśnie to zamówienie przedkomercyjne, to jest takie zamówienie na innowacje, czyli tak zwana innowacja ściągniona, gdzie my ciągniemy rynek w odpowiednim kierunku, no daje też szansę na skokową zmianę. To znaczy Dzięki temu, że mówimy, że chcemy ciepłownię, która jest 90% OZE, a nie 50% OZE. Chcemy wentylację, która, e, e, która może być instalowana w każdej klasie. Mariusz o tym opowie. Kiedy my ustalamy to wyzwanie... już to, to, jest to jest najlepiej zapowiedziany temat <laughs> wentylacji. Myślę, że napięcie wśród słuchaczy rośnie. Się nie mogą doczekać, o co chodzi z tą wentylacją. Jak to było u niego w szkole, jak wiesz, tam zasypiał na lekcji, bo była słaba wentylacja i. i Zaraz może... o tym powiem. To właśnie, mam nadzieję. Ale chcę jeszcze po... tylko skończyć, że oczywiście mam, mamy przyjemność pracowania z niesamowitymi ludźmi, którzy, no, którzy chcą zmieniać tą rzeczywistość i w szczególności tworzyć nowe technologie, które nie tylko rozwiązują no, ten, to wyzwanie, czyli transformację, ale dają też szansę na rozwój gospodarki, która może być tym elementem, właśnie ten Zielony ład, może być nie problemem, ale szansą rozwojową. I ci ludzie to widzą i mają wielką przyjemność też robienia tego procesu. Bo to jest chyba przełożenie na żywo, tylko przełożenie na gospodarkę tego co się bardzo często mówi, że zielona transformacja to są też miejsca pracy. Ja? Że, że to jest często opowiadane, ale w praktyce myślę, że wiele osób tego nie widzi. Ale dzięki temu, że tworzy się własne rodzime technologie, to, się, to naprawdę można przekuć w, w, w rzeczywistość. Nie, to jest, to, myślę, że to jest bardzo niedoceniane, że transformacja oczywiście potrzebuje nowe technologie, ale potrzebują finansowanie potrzebuje. By mieć Mieć popyt, czyli że finansujemy te wszystkie technologie, że one mogą być implementowane, ale musimy sfinansować też podaż, bo jak, jak policzymy, jaka skala jest potrzebna do transformacji, żeby zmodernizować, a, no nie wiem, te, te, powiedzmy, jedną trzecią e, na, najgorszych wampirów energetycznych w Polsce budynków, to potrzeba 100 milionów, 150 milionów metrów kwadratowych okien, 3 miliony pomp, 3 miliony mm -hmm. e, rekuperatorów. I tak, to jest gigantyczna skala. Więc chodzi o to, że, że no, bez finansowania, Podaży i, pop, i popytu, znaczy popytu i podaży, czyli, czyli infrastruktury produkcyjnej, no ten proces w, może się skończyć tym, że ceny urządzeń wzrosną i będzie ciężko go wykonać. Więc, więc no, to jest bardzo istotne, żeby, żeby dobrze ten proces planować. Jeszcze tylko dodam może, że przed ogłoszeniem danego konkursu zawsze rozmawiamy z potencjalnymi firmami. To się nazywa u nas konsultacje rynkowe czy wcześniej dialog techniczny. Więc my z każdym wykonawcą, z każdą firmą, która się do nas zgłosi, żeby porozmawiać o problemie, gdzie zainterweniować, rozmawiamy. Na tej podstawie wypracowujemy wspólnie założenia konkursu. To po naszej stronie jest napisanie całej dokumentacji, określenie, jak ta technologia przyszłości ma wyglądać, co jest dość istotne z punktu widzenia, bo do tej pory NCBR był kojarzony, że to firma przychodzi z całym pomysłem, składa i aplikuje ośrodki. U nas jest odwrotnie, czyli kwestia jest taka, że to my staramy się wypracować, jak ta technologia w przyszłości ma wyglądać. Mm -hmm. No i też stawiać takie wyzwanie przed firmami, tak naprawdę, I jak teraz to osiągnąć. No to, to porozmawiamy o tym przykładzie zapowiedzianym <sum> wentylacji <sum> szkół i domów, bo rzadko myślimy o wentylacji w kontekście systemu. Jednak, zwykle myślimy o wentylacji w takim w domowym wydaniu myślimy po prostu o uchyleniu okna w ramach szkoły. No, też w sumie tak to wyglądało w praktyce, jak my chodziliśmy jeszcze do szkoły. Dokładnie. No, w, cały projekt rozpoczął, czy cały, cały temat już w Polsce istnieje od wielu lat, natomiast NCBR w 2020 roku podjęło decyzję o zajęciu się tym problemem. Czy to było A... jakoś powiązane z pandemią, czy, czy to no, był zbieg? To, to był zbieg okoliczności, bo ten temat tak naprawdę występuje już od kilkunastu lat w Polsce. I mamy 40 tysięcy szkół, których uczy się prawie blisko 7 milionów dzieciaków. Stanie na podstawie badań zrealizowanych czy w, przez NCBR, czy przez niezależne ośrodki naukowe w Polsce i w Europie pokazuje, że te parametry środowiska wewnętrznego są no, tragiczne. Ten, kiedy się ten tragizm pogorszy, pojawił jeszcze większy? Kiedy zaczęto bloki termomodernizować? Dlaczego? No bo bloki podlegały termomodernizacji, uszczelnieniu okien. To zaczęło być, wyglądać jak taki termos, gdzie wszystko jest zamknięte w sosie własnym i niestety dzieciaki zaczynają się dusić w tych szkołach. Mamy bardzo wysokie stężenie dwutlenku węgla. E, ma, e, jedyną opcją do tego, żeby obniżyć stężenie dwutlenku węgla jest otwarcie okien, a jeżeli mamy na, na dworze smog, no to prowadzimy, że z jednej strony obniżamy to stężenie dwutlenku węgla, ale z drugiej strony pogarszamy tą jakość powietrza poprzez prowadzenie PM2,5 czy PM10, e, co niekorzystnie przekłada się na samopoczucie i zdrowie e, dzieciaków. Czyli rozumiem, że jedno wyzwanie to to, żeby jakość powietrza była dobra, ale drugie wyzwanie też w kontekście transformacji to to, żeby nie tracić tego ciepła, czy też chłodu poprzez proces wentylacji. bo, tak, bo, no, bo, bo to są dodatkowe koszty, bo potem trzeba znowu ogrzać, albo potem trzeba znowu ochłodzić. No ja mam taki topowy przykład, który każdy z nas pewnie ma zamontowane nawiewniki okienne w oknach i e, do kogo nie pójdę w odwiedziny, czy tak e, przy okazji, to patrzę, że te nawiewniki są cały czas pozaklejane i się pytam, Dlaczego, skąd one są pozaklejane? Bo wieje zimnem No mhm. i to jest to zimno, które tracimy w, poprzez to, że musimy je później ogrzać. I, mhm. I to jest strata energii, która przy tych systemach wentylacji, które obecnie są stosowane, czy w budynkach wielorodzinnych, domach jednorodzinnych, czy w m, szkołach, no jest z jednej strony niewystarczająca nie z uwagi na jakość powietrza, ale przede wszystkim też osoby ograniczają zużycie energii poprzez to wprowadzenie zimnego powietrza, które później trzeba o, o, ogrzać. To są gigantyczne że, y, strata energii, y, ciepła, która jest potrzebna do ogrzania takiego powietrza, jeżeli sobie wyobrazimy, że na dworze mamy nie wiem, minus 10, minus 15 stopni to Wyzwanie kolejne tego projektu to jest to, że chodzi o budynki, które już istnieją. Tak, e, tak że, że, że to nie jest takie i, i modelowe, piękne rozwiązanie, które możemy sobie zaprojektować, a później, jak budujemy nową szkołę, to je wprowadzić, tylko że te szkoły już stoją i no trzeba właśnie, je modernizować. Tak, tutaj głównym problemem jest to, że te 40 tysięcy budynków jest tutaj. One były budowane w różnych latach. No, przykładem są nawet tysiąc latki, które były budowane w latach 60., 70. zeszłego wieku. Natomiast Natomiast kwestią jest to, że obecne systemy wentylacyjne, które są nowe, produkowane, nie są dostosowane do założeń konstrukcyjnych budynków. Tutaj od początku weszliśmy z tym projektem w to, że wybieramy istniejące budynki i musimy systemem dopasować się, żeby ten system był jak najszybciej i najłatwiej montowany w istniejących klasach. Dlaczego? Tak, żeby przyspieszyć proces montażu tych urządzeń w istniejących budynkach. Jeśli ja mogę to dopowiedzieć jedną rzecz, bo wydaje się, że właśnie wentylacja z odzyskiem ciepła jest takim jakimś zapomnianym, czy niedocenianym elementem całego procesu transformacji. Nie wiem, czy, czy pan wie o tym, ale, ale to jest tak, że jak się robi transformację, znaczy modernizację budynku, który ma powiedzmy 150 kWh na metr kwadrat na rok, czyli taki średni jakiś budynek, hmm. to 50 kWh można oszczędzić, żeby mieć wszystkie rzeczy, typu styropia, no, wymienić okna i tak dalej, a drugie 50 to jest wentylacja z odzyskiem ciepła. Czy to jest... Wow. Prawie, czy to jest pra, znaczy tam trochę mniej może niż 50, 45, mm -hmm. 40, 40, 50 czasami, zależy od budynku. Czyli prawie drugie tyle? Prawie drugie tyle. I to, żeby dojść do tego, tego budynku, żeby on miał potem 50 kWh na metr kwadrat na rok, mm -hmm. żeby ze 150 zejść na 50, to połowa to jest wentylacja. Myśmy robili, i też jeszcze podam drugi przykład, to jest od strony energetycznej zysk. Natomiast myśmy robili ostatnio w jednym mieście w Polsce badania jakości powietrza w szkołach i, i to jest typowy, typowy, typowy wynik: 4000 ppm mm -hmm. CO2. Typowa wartość w klasie szkoły zmodernizowanej. Czyli zmodernizowano szkołę, przecięto szarfę, wszystko ładnie wygląda, tylko taka szkoła potem jest 4000 ppm, powin powinno być poniżej 1000. Hmm. Więc bez takich systemów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła w zasadzie nie powinno się robić procesu modernizacji szkół czy budynków wielorodzinnych. Tak? Mamy 12 milionów mieszkań mniej więcej do zmodernizowania, 400 tysięcy klas, bez takich systemów. Proces no, będzie albo się kończy tym, że są otwierane okna, albo kończy się tym, że jest nieprawdopodobnie dużo w klasach. Więc tu potrzebna była innowacja, nowy sposób właśnie rozwiązania problemu, że w każdym mieszkaniu, czy w każdej klasie można taki system zainstalować i dzięki temu no, ten proces modernizacji może być lepszy. A powiedzcie trochę o kuchni tego, jak to wygląda, ile firm się zgłasza do takiego konkursu, i jak później wygląda współpraca z nimi i co się udaje wypracować. I... Znaczy, kwestia jest taka, że tak jak już wcześniej wspomniałem, na, na początku są konsultacje rynkowe, więc mhm. zazwyczaj do, takiego, do takich konsultacji rynkowych przystępuje 20 do 40 firm w zależności od tematu. Um, tutaj było ponad 30 firm, które brały udział w konsultacjach, to poczynając od firm prywatnych, stowarzyszeń, e, e, które też biorą czynny udział do tego, żeby też zmieniać trochę przepisy, e, jeżeli chodzi o e, ustawodawstwo i następnie jest ogłaszany konkurs, postępowanie, do którego zgłaszają się firmy. W tym przypadku były dwa niezależne działania realizowane, czyli niezależnie działanie wentylacja dla sal lekcyjnych i wentylacja mieszkań. Tutaj zgłosiło się trzy cztery firmy, a tutaj trzy. Także zainteresowanie było dość duże z uwagi na... Ambitny charakter tego projektu, bo to nie było tylko i wyłącznie opracowanie samego urządzenia w postaci centrali wentylacyjnej, ale z całego systemu łącznie z automatyką, systemem zarządzania całą szkołą czy całym budynkiem wielorodzinnym, bo też badania pilotażowe, które potwierdziły, że obecne systemy centralne, które są instalowane w szkołach. Raz są kosztowne, dwa dyrektorzy szkół nie wiedzą, czy w ogóle one działają. Jak one działają? Czy one są w trybie awarii? Byliśmy w jednej szkole i dyrektor nie wiedział, że na przykład od dwóch tygodni świeci się lampka odnośnie tego, że jest alarm, że, że urządzenie nie działa. I system, mm -hmm. który powinien pracować i zapewniać odpowiednią jakość powietrza, nie funkcjonował, bo, został, bo, bo był w trybie awarii. Prawda? Więc tutaj na, położyliśmy też bardzo wysoki nacisk na system automatyki i za tym systemem, żeby z jednego centralnego punktu w szkole dyrektor bądź osoba przez niego oddelegowana mogła zweryfikować jaki jest poziom stężenia dwutlenku węgla, czy wszystko jest ok, czy nie trzeba jakichś prac serwisowych zrobić. Mało tego, system ten zarządzany jest przez internet, czyli w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii, firma serwisowa czy, czy producent może zareagować bez konieczności dojazdu do danej szkoły, czyli nie traci czasu na dojazd, obniżają się koszty e, serwisowania takiej e, instalacji. Dużo zawsze, jak czytam, też materiałów NCBR-u jest podkreślanego tego, często jest podkreślane to, że z jednej strony technologie, jakieś tam rozwiązania, a z drugiej strony system do tego. No to jest niezwykle ważne przy transformacji, że fajnie jest opowiadać o tym, że o, będziemy jeździć samochodami elektrycznymi i te samochody elektryczne mogłyby być magazynami energii dla nas. No tak, hmm. ale bez systemu to one nigdy nie będą magazynami energii, będą tylko i wyłącznie potencjalnymi. I tak chyba jest z każdym rozwiązaniem. No dobrze, i mamy cztery czy trzy firmy. I jak to wygląda dalej? Ile z nich później realizuje to finalne, pierwsze wdrożenie. To jest, ten, właśnie ta specyfika tego projektu jest taka, że firmy konkurując ze sobą, żeby osiągnąć, wypracować rozwiązanie, które później podlega testom. Testy były realizowane z systemów na Politechnice Śląskiej, która wygrała odpowiednie postępowanie konkursowe na wykonawcę testów i tam w, na Politechnice Śląskiej była przygotowana specjalna komora, która symulowała salę lekcyjną não I każdy z e, tych firm był, e, montował swój system e, w tej komorze mm, klimatycznej. E, Odzorowanie lekcji e, było realizowane, czyli normalnie tam testy trwały co 45 minut, były e, wpuszczane zanieczyszczenia do tego. Do dzieci. tego. No, a, to były, <laughs> dlatego mówię, że to były e, 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 testy półlaboratoryjne, czy takie mm. półskalowe, e, żebyśmy mieli pewność, że te systemy działają w sposób prawidłowy, czyli była odpowiednia generacja stężenia dwutlenku węgla. Były manekiny, które symulowały też okay. zyski, ciepło. czyli były te dzieci. Były dzieci tylko w formie manekinów, co zapewniało, że mogliśmy przeprowadzić testy dość ambitne, jeżeli chodzi o skalę europejską, bo taki, taka skala montażu i, i też testowania systemów skupia się dzisiaj obecnie tylko i wyłącznie na centrali wentylacyjnej, oddzielnie na systemie automatyki, a nikt nie bada tego kompleksowo. Czy to był projekt badawczy sam w sobie, jak sprawdzić systemy, jak mm -hmm. porównać pracę takich systemów, gdzie bierzemy pod uwagę przecież wszystko, jakość powietrza od strony właśnie pyłów zawieszonych, CO2, zanieczyszczeń biologicznych i tak dalej, tak? Więc odzysku ciepła, odzysku wilgoci, więc rozchodzenie się tego powietrza w pomieszczeniach, tak? Więc to myśmy zrobili kompleksowe te testy. I rzeczywiście to był projekt badawczy sam w sobie, który, żeby wybrać, które firmy najlepiej to zadanie, to wyzwanie mhm. dowiozły. Okej, okay. i dalej? Co, 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 aż potem prawdziwa szkoła w kolejnym etapie? Tak, i to jest właśnie cała Wisienka na torcie, że opró nie tylko to skończyło się na fazie prototypowania, e, gdzie no, tutaj, tak jak e, wspomnieliśmy, były testowane poszczególne punkty, ale również przyszliśmy do fazy sprawdzenia tego w warunkach rzeczywistych. E, I zostały wybrane dwie szkoły, e, w których zostały zamontowane fizycznie te urządzenia są teraz już po odbiorach, w tym momencie już dzieci mogą się cieszyć z mhm. tego, że uczą się w dobrej jakości powietrzu, ale i też szkoła może obniżyć koszty, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na ciepło. Zostały zamontowane specjalne systemy pomp ciepła, magazynowanie ciepła i chłodu, które też wymagało dodatkowych prac związanych z po obliczeniem w ogóle zapotrzebowania energii elektrycznej w budynku, tak żeby też prawidłowo zadbać o całą bilans energetyczny całej szkoły. Dodatkowo zostały wybrane dwa budynki wielorodzinne, w których też łącznie 16, 12 mieszkań zostało wyposażonych w system wentylacji oraz dwa budynki jednorodzinne. No, szczerze mówiąc, statystyka a propos tego, jak ważna jest wentylacja, to mi trochę otworzyło oczy. Nie zdawałem sobie sprawy, że to jest aż taka skala, że to jest równorzędne z tymi wszystkimi innymi działaniami, że to jest prawie równorzędne z termomodernizacją, z wymianą okien. Wow. No dobrze, a drugi program magazynowanie ciepła i chłodu, bo ten wątek się już pojawił. I o ile, jak komuś powiemy, magazynowanie energii, to sobie wyobrazi na przykład te baterie czy, czy duże akumulatory, o których wspomniałem w przypadku samochodów elektrycznych, można też mieć przydomową taką, e, taki bank energii. O tyle magazynowanie chłodu i ciepła, myślę, że to jest znak zapytania w głowach wielu słuchaczy i słuchaczy. Tak, to też jest taki temat nie do końca jeszcze w Polsce rozpoznany, ale jak się przeanalizuje, właśnie miks energetyczny w Polsce w przyszłości, gdzie no chcemy system, który będzie 100% bazował na paliwach odna odnawialnych, na źródłach odnawialnych, no to magazynowanie energii oczywiście w biometanie, to jest powiedzmy półtora miliarda metrów, miliardów metrów sześciennych biometanu jest potrzebne, żeby, żeby taki system stabilizować, ale też bardzo ważne są właśnie magazyny ciepła. Gdzieś na poziomie 1500 gigawatogodzin, więc to jest, to jest duża, duża skala. No, w Polsce... Te systemy ciepłownicze, które dzisiaj są, Polska ma tych systemów ciepłowniczych centralizowanych dużo, żeby je transformować, zelektryfikować, no potrzebne jest magazynowanie ciepła, po to, żeby właśnie ten nadmiar energii OZE z pogodowo zależnych źródeł, typu szczególnie jak, jak będzie coraz więcej tych farm wiatrowych, gdzie tego w Polsce można mniej więcej mieć 2-3 razy więcej energii w wietrze niż w słońcu, mm -hmm. więc szczególnie w zimie, kiedy tego te, tej energii będzie dużo, to magazynowanie ciepła jest szczególnie istotne, bo ono jest o wiele tańsze niż magazynowanie energii elektrycznej. I myśmy, widząc taką przyszłość, no, uruchomiliśmy e, zarówno projekt w dużej skali, czyli takie magazynowanie na poziomie miasta, czyli jest właśnie zbudowany teraz demonstrator w Lidzbarku Warmiński, największy magazyn ciepła e, 2 gigawattogodziny, który e, który no dostarcza właśnie ciepło magazynowane sezonowo. Jest ten magazyn napełniany w ciągu, w ciągu lata po to, żeby być dolnym źródłem dla punktu ciepła w zimie I, to, i ten system bardzo fajnie pracuje, ale też zajęliśmy się właśnie tym magazynowaniem na, poziomu, na poziomie domu, no po to, żeby zmienić ten paradygmat produkcji ciepła. No dzisiaj ciepło się produkuje wtedy, kiedy je potrzebujemy, natomiast chodzi o to, żeby je produkować wtedy, kiedy jest energia najtańsza, tak? Kiedy jest, kiedy jest nadmiar energii mhm. energii um, taniej z pogodowo-zależnych źródeł, żeby tą energię zamieniać w ciepło, magazynować i potem dostarczać do budynku. I to daje olbrzymie korzyści finansowe, ale też da, daje ustabilizować sieć, no bo przecież ten, te potrzeby na, na produkcji ciepła są olbrzymie i właśnie trzeba tak, no wszystkie te sektory, czy transport, czy właśnie ciepłownictwo, czy, czy energetyka, prąd w gniazdkach będą rywalizowało te same zasoby, no więc trzeba tak system ułożyć, żeby, żeby no ciepło było tym ostatnim elementem, tak? Czyli najpierw dostarczamy te podstawowe potrzeby energetyczne, a Ciepło jest, tworzy się właśnie zmagazynowania z tego nadmiaru energii i magazynujemy. I właśnie tutaj myśmy zajęli się tym w, w, w kontekście domu i tu powstało bardzo wiele różnych rozwiązań. Myśmy ten konkurs zrobili tak trochę w formule otwartej. Znaczy nie powiedzieliśmy, że chcemy zrobić magazyn ciepła jako technologię, tylko powiedzieliśmy, bierzemy budynek i teraz, no, tak powiem, wszystkie chwyty dozwolone, byle ten budynek dom jednorodzinny, zapewnić mu komfort cieplny w sposób najtańszy, na bazie mhm. właśnie dostępnych źródeł, czy to z paneli fotowoltaicznych, któreśmy określili, czy z zewnętrznych źródeł energii elektrycznej o odpowiednich e, cenach. I na bazie tego firmy próbowały jakby dostarczyć rozwiązania w różnej konfiguracji. Magazyny sezonowe, magazyny krótkoterminowe, bazujące na różnych technologiach. Natomiast bez magazynowania nie można było tego konkursu dowieść, no bo właśnie chodziło o to, żeby im taniej, tym lepiej. No więc ta cena energii tu była kluczowa. Y -y. I jak wyglądałoby to, czy, czy jak będzie wyglądało w przyszłości to magazynowanie przydomowe? Bo y -y. rozumiem, że są te dwie skale, że można na poziomie powiedzmy lokalnym magazynować duże ilości, a przydomowo tak. Jak mikrolokalnie można magazynować obok domu I, i, i jak to się magazynuje? No bo magazyn energii, tak jak powiedziałem, jesteśmy w stanie wyobrazić, na magazyn ciepła czy chłodu już chyba mniej. Myśmy zbudowali teraz pięć demonstratorów technologii, właśnie w budynkach jednorodzinnych. Dlaczego? Zdecydowaliśmy się na pięć, dlatego że one są różne. I mhm. oczywiście wygrała jedna firma, która miała najlepsze parametry i ona, ona zbudowała dwa rozwiązania w budynku takim bardziej efektywnym energetycznie i trochę mniej efektywnym energetycznie, żeby pokazać, jak to pracuje w tych dwóch skali. Dwóch, dwóch Skalach, natomiast myśmy też finansowali inne, także pokazać różne warianty. No i e, generalnie to jest tak, że jest tu miks magazynów e, długoterminowych. Na przykład te firmy, a ta firma, co wygrała, e, to ona zrobiła taki, z, taki system, w którym jest zarówno magazyn gruntowy, odwierty 100 metrów, dwa, dwie, dwie, dwa odwierty 100 metrowe, gdzie magazynuje się sezonowo ciepło. Na oczywiście są też panele fotowoltaiczne w tym budynku. I magazynowany jest właśnie sezonowo ten magazyn gruntowy. I on się mhm. e, gdzieś na początku sezonu grzewczego nagrzewa do poziomu 15 stopni, więc to nie jest, że tak powiem, niska temperatura i potem na bazie tego magazynu pompa ciepła może dostarczać z wysokim COP ciepło do budynku. Natomiast tam jeszcze jest magazyn krótkoterminowy, który w momencie, kiedy jest na przykład dni słoneczne w zimie, które się, no w styczniu może jest gorzej, ale już w lutym czy w marcu, no to już tych dni słonecznych jest więcej i czy na przykład jest druga taryfa wieczorna, która jest tańsza i wtedy ten magazyn, to jest magazyn zmiennofazowy który nagrzewa się do temperatury około 50 stopni, właśnie kiedy jest tańsza, tańsza energia, magazynujemy tę energię w tym magazynie i potem ona jest bezpośrednia, przekazywana do, do ogrzewania podłogowego w tym budynku, i dzięki temu no, mamy znaczny spadek kosztów. Znaczy, te, my jeszcze nie wiemy, bo te systemy dopiero zostały teraz zbudowane, więc będziemy analizowali, mm -hmm. jak, one, jak one pracują i jak to finansowo będzie wychodzić, ale to już widać teraz, że to jest na takich budynkach 140-160 metrów. Ta, ta cena ogrzewania, no, nie chcę rzucać jeszcze, bo to zobaczymy, ale będzie e, gdzieś około 1000, może. 1500 zł rocznie, w zależności od tego, jak, jak jeszcze, jak to będzie pracowało. Oczywiście w tym budynku też są zainstalowane wentylacje z odzyskiem ciepła, no bo to nie, chodzi o to, że to nie można tylko zrobić magazyn, mm -hmm, musi być kompleksowo, mm -hmm. musi być i wentylacja, odzysk ciepła i, i ten budynek musi być efektywny energetycznie i oczywiście pompa ciepła i taki magazyn, który powoduje, że właśnie zmienia się w ogóle sposób produkcji tego ciepła. W innych godzinach jest produkowane, wtedy, kiedy jest najtaniej no Jest to duże wyzwanie systemowe. To, to w zasadzie nie wiem, bo tu dwa wątki mi przychodzą do głowy. Mhm. Jeden to taki i, i jak to później wprowadzać w życie, no bo mieliśmy programy Mój Prąd, jeden, dwa kolejne mhm. edycje, no to pewnie będzie wymagało, że te programy będą musiały być dużo bardziej, no, nie chcę powiedzieć skomplikowane, ale kompleksowo podchodzące do tematu, że nie wystarczy już powiedzieć, o zainstaluj panele fotowoltaiczne, tak. czy może <laughs> pompę ciepła do tego, tylko musisz tak naprawdę pomyśleć o całym rozwiązaniu. I tych klocków, z których to się będzie składało, będzie już naprawdę kilka. To jeden wątek, ale drugi i, i chyba ba, ba, bardzo ciekawy, może nawet ciekawszy w tym kontekście, a jak wygląda komercjalizacja później efektów prac y, z takich konkursów? No bo jest to finansowane ze środków publicznych, ale z drugiej strony zależy nam na jak najszerszej komercjalizacji tego, no bo na tym polega transformacja. Y -y. I, i co, co się będzie dzia y -y. dalej działo y -y. z tymi pomysłami? Y -y. Oczywiście y, ten pierwszy wątek, co, co Pan poruszył, y, no tak, no, rozwiązanie w y, y, budynkach, y, no cała ta skala modernizacji, 5 milionów budynków jednorodzinnych, z czego jedna trzecia przynajmniej to są właśnie takie budynki, które mają, to są, są wampirami energetycznymi, no wymaga kompleksowych rozwiązań. Znaczy trzeba zrobić wszystko, bo, mhm. bo no, często się krytykuje, że, no, nie wiem, instaluje się pompy ciepła do budynku, który jest modernizowany i potem jego koszty o, ogrzewania są takie, że w zasadzie, no, e, e, dyskwalifikują pompy ciepła potem, one są krytykowane, więc musi to być kompleksowe rozwiązanie i w szczególności właśnie magazynowanie energii jest tym elementem, który znacznie no, poprawia ten efekt finansowy, no bo e, bazujemy, bazujemy na, na, na tym, że produkujemy ciepło wtedy, kiedy jest właśnie, właśnie naj, naj, najtańsze. Natomiast to będzie się powoli e, ten rynek ro, ro, rozwijał, bo, e, no, bo znowu ten budynek musi funkcjonować w, jakim, w jakimś systemie. No, muszą być taryfy dynamiczne, e, też e, będzie to się działo, zmieniało w momencie, kiedy będzie coraz więcej tej energii dostępne z farm wiatru. Tak, to znaczy, kiedy, kiedy ta energia w zimie będzie też podlegała większym fluktuacjom. No nie wiem, słyszałem, ja że teraz, w ostatnich trzech dniach. No nie wiem, był nadmiar energii w sieci PSE, tam nie wiem, kilkanaście giga, gigawatogodzin, tak? I on, mm -hmm. on został niezagospodarowany. Przecież idealnie to jest ten moment, tak. kiedy on powinien być zagospodarowany właśnie do zamagazynowania. Mm -hmm. Czy w magazynach takich właśnie e, miejskich, mm -hmm. albo właśnie w takich magazynach e, domowych, mm -hmm. gdzie... E, no to jest na osobny wątek jeszcze, nie? Mm -hmm. że odciążenie sieci przesyłowych, tak. której tak już są przeciążone, to magazynowanie jest chyba idealnym rozwiązaniem mm -hmm. tak naprawdę, ale to może do tego jeszcze przejdziemy. Ale wr wróćmy jeszcze na chwilę do tej komercjalizacji, jak to będzie wyglądało z tymi, mm -hmm. z tymi wypracowanymi rozwiązaniami, tymi najlepszymi z tych czterech czy pięciu. No my jako NCBR w tej chwili yy, skończyliśmy budowę demonstratorów. Pokazując jeden do jeden, jak pracują właśnie te systemy domowe, będziemy to pokazywać, pokazywać sens tego. No i to będzie powodowało, że rynek będzie o tych systemach wiedział i będzie do tego się dostosowywał. Oczywiście są inne instytucje, które no powinny właśnie finansować wsparcie na te zaplecze produkcyjne, czy na rozwój biznesu. No to już nie jest nasza rola. My mm -hmm. oczywiście przekazujemy pałeczkę teraz do innych instytucji. No, ale, no, ale rozumiem, że te firmy, które to wypracowały, mogą z tego korzystać, dalej no, na tym pracować. Oczywiście, że to jest. Znaczy tak? sens jest e, zawsze taki, my staramy się to robić, żeby oprócz tego, że dana technologia e, no jest sensowna od strony transformacji Zielonego Ładu, no bo to są wszystko z tym bezemisyjne natomiast ona chcemy, żeby też się broniła finansowo i tu ten efekt finansowy będzie, będzie, będzie widać, tak? znaczy on, będziemy go pokazywać, ile kosztuje ogrzewanie tego domu i to będzie kilka razy taniej niż na, na, na gazie, który będzie drożał, tak? Oczywiście barierą jest sam sp sprzęt, no bo taka instalacja to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, no bo te magazyny jeszcze cały czas są, yy, no, szczególnie te zmiennofazowe, yy, te technologie, one są drogie, bo nie ma jeszcze dużego rynku na to, ale to się będzie yy, yy, bardzo Natomiast generalnie magazynowanie energii w, w cieple jest, jest kilka razy tańsze niż magazynowanie prądu, więc kwestia czasu, kiedy takie magazyny będą mm. e, no, powszechnie stosowane w budynkach. To jeszcze tylko może dopowiem, że też naszą rolą w tym momencie jest bardzo duża takie uświadamianie i prowadzenie szkoleń, czy takich wystąpień, które w ogóle pokazują problem. Jednak też spotykamy się i widzimy, że jest duże taka niewiedza odnośnie tego, czym jest jakoś ta powietrza w szkołach, w budynkach wielorodzinnych, że można właśnie zrobić to wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, chłodu i wilgoci w sposób taki kompleksowy, szybki i że to jest, może być szybki okres zwrotu wynoszący mniejszy Niż 5 lat, niż w porównaniu do termomodernizacji ocieplania budynków, które mogą trwać ten okres zwrotu rzędu 20, 30 czy nawet więcej lat. Więc kwestia szkoleń, uświadamiania decydentów, czyli w poszczególnych urzędach czy gminach, jak również w wspólnotach, zarządach, żeby tego się procesu nie bać. Komercjalizacja odbywa się w sposób taki fajny, jeżeli chodzi o to, bo. Bo mamy już pierwszy feedback, że szkoły, jak przychodzą na te nasze szkolenia, czy na nasze wystąpienia, to firmy dostają później telefonu. A to przyjeżdżcie, pokażcie, co macie, i my zastanowimy się, jak możemy wpisać to w przyszłe budżetowanie, w przyszłe projekty. Może nie zrobimy. Ten system też jest dla nas fajny, bo on pozwala zrobić klasa po klasie. Czyli szkoła nie musi od razu inwestować, żeby robić całej szkoły naraz, tylko może zrobić na przykład dwie, trzy sale, żeby zobaczyć. Taki przykład, na przykład, mamy z jednej lokalizacji w Niepołomicach, gdzie szkoła została zrobiona na pierwszym piętrze. Jest ta wentylacja zrealizowana, a na parterze nie. I teraz dzieciaki biją się o to, żeby mieć zajęcia, Upgrade. ale nie, żeby mieć zajęcia w tych salach, co jest wentylacja mhm. zrealizowana, bo nareszcie widzą różnicę. Widzą, jaki jak jest przeskok, jeżeli chodzi o nauczanie, o to, w jaki sposób kończą po tych ośmiu godzinach lekcyjnych. Jak jak nie są strudzeni tym siedzeniem w tych warunkach? Brak bólu głowy, brak zmęczenia, w ogóle inna percepcja przyswajania wiedzy. I to jest w ogóle taki fenomen, jeżeli chodzi o pokazanie namacalnego dowodu, że ta wentylacja nie widać jej, a jednak działa. Więc ta komercjalizacja myślę, że ruszy. To jest tylko kwestia. Wypracowania światopoglądu i tego pokazania, że to działa. Dużo też rolę tutaj myślę, że będą odgrywali nauczyciele, bo to jest też ten Czynnik, czy, czy ta, ta strona, która musi widzieć korzyść z tego wszystkiego. Nauczyciele się bardzo obawiali hałasu tej instalacji, byli uprzedzeni do tego. A myśmy też jednym z elementów podstawowych, założeń programowych tego konkursu był hałas, który ma być nieprzeszkadzalny, że w trakcie pisania kartkówki system jest niesłyszalny, bo to wiemy, jak w szum wentylatora czy całej instalacji może doprowadzać do problemów i do deklaracji. Koncentracji. Mhm. E, I źle zaprojektowany system z bardzo hałasującą wentylacją może właśnie szkodzić niż pomagać. Ja te samorządy chyba nawet bym się mniej martwił i ich decyzji odnośnie szkół, bo ostatecznie to jest trochę tak, jak wspomnieliście, że to jest gdzieś tam planowane. Myślę, że samorządy też już patrzą długoterminowo na inwestycje. Patrzą na to, że dzisiaj to kosztuje, ale czy się zwróci w ciągu kilku, kilkunastu lat. Ale zastanawiają mnie właściciele domów jednorodzinnych, jak ich do tego przekonywać? No bo. To, to są ogromne ilości osób, do których trzeba dotrzeć, no de facto do każdego osobno i każdego osobno później przekonać. Nie? Nie, oczywiście to jest, to jest kwestia też odpowiedniego kształtowania programów, dofinansowań do, do tych modernizacji ale no ja rozmawiałem teraz w zeszłym tygodniu z rodziną, która używa już taki, taki system, no i oni mówią, że w tej chwili ich to ogrzewanie no, kosztuje znacząco mniej niż wcześniej, tam mm. jest kilkaset złotych miesięcznie teraz zapłacili za ogrzewanie to jeszcze nie, nie było włączona rekuperacja, więc, więc te koszty ogrzewania, koszty mm. ciepłej wody no, będą y, diametralnie niższe, więc to, y, to, y, to, to przemawia. No, no, no poza tym y, oczywiście jest ta bariera y, całego tego systemu jako jego zainstalowania, no bo to jest dużo Elementów, natomiast no, to jest kwestia, która skala y, będzie y, to zmieniać. No i przede wszystkim y, te systemy są be bezemisyjne, więc, więc realizujemy tutaj też transformację energetyczną, tak? znaczy transformację Zielonego ładu. Y, czyli jak uzyskamy nawet te same koszty, tak? no, to już jest jakby e, zysk. Mhm. To to ja jeszcze może tylko do, dopowiem odnośnie tej transformacji energetycznej, na co też niewiele osób zwróciło uwagę, ale szkoły w tym momencie są bardzo przegrzane, jeżeli chodzi o temperaturę powietrza w pomieszczeniach. Z badań pilotażowych wyszło, że ta temperatura jest mniej więcej 24-26 stopni. Ten system, który, automatyki, który był zainstalowany w tych szkołach, przejmuje też kontrolę nad temperaturą powietrza w tych salach, co przyczynia się do zmniejszenia temperatury, a tym samym kosztów ogrzewania tych Pomieszczeń, co będzie wpływać korzystnie na zarówno mieszkania, ale i również szkoły w procesie tym długodystansowym. To jeszcze na koniec jedno pytanie. Jak to się wszystko wpisuje w tę naszą transformację w kierunku zeroemisyjnej gospodarki? Wspomniałem o tych sieciach elektroenergetycznych. No, to jest super odciążenie magazynowanie, magazynowanie ciepła. No tak, znaczy to, no to oczywiście. Będzie w Polsce już pewnie o tym dużo dyskusji, jak będą te sieci modernizowane, ale zamykanie. Ale to chyba energii... ten moment tej dyskusji tak naprawdę, bo wszyscy już powtarzają, że tak. już ostatni dzwonek, żeby to zacząć, bo już nie da podłączać nowych zielonych źródeł. Tak, ale oczywiście zamykanie tej energii na niższym poziomie to, że ta energia produkowana w domu może być magazynowana, czy to w postaci właśnie prądu jakimś niedużym magazynie i większym magazynie ciepła, no to jest odciążanie sieci, dawanie taniej energii dla mieszkańców, więc to się wydaje kierunek, który, który, który będzie się działy i kwestia jest tylko, żeby go wspierać. Tak jak wyszło na przykładzie szkoły, firma w momencie wykonywania projektu nie miała w planach realizowania magazynu ciepła i chłodu. Dopiero po analizie przyłącza elektroenergetycznego okazało się, że kluczowym elementem pracy całego systemu będzie magazynowanie ciepła i chłodu w okresie nocy, kiedy jest tani. Prąd i praca pompy ciepła, czy pomp ciepła, zespołu pompy pomp ciepła w nocy. I dystrybucja tego bez zmiany przyłącza, bez budowania nowego przyłącza. I rotacyjna praca, wytworzenie ciepła i chłodu w nocy, a normalne funkcjonowanie szkoły w dzień. I tu chyba stawiamy kropkę. Czy coś jeszcze chcemy dopowiedzieć? No... W, w, bawiam, że pan dyrektor rzuca tutaj e, chcę, e, jedno słowo. Nie, możemy, możemy dopowiedzieć to, że w tej chwili idzie nowa perspektywa finansowa i my będziemy robić teraz nowe projekty I widzimy właśnie e, tutaj na cały czas e, duże wyzwania i też wielką szansę dla gospodarki. Chcemy zajmować się zarówno biometanem, jak i pompami ciepła, jak i magazynowaniem ciepła, magazynowaniem prądu. To są tematy, które e, no, my jesteśmy bardzo... Podziwiamy te firmy, które te technologie robią, bo Rzeczywiście te systemy, które powstają, to są zarówno systemowe rozwiązania, czyli sztuka połączenia różnych elementów, typu pompy ciepła, magazynu itd., i tak dalej, odpowiednią automatykę. Na przykład system, który myśmy postawili największy, taki właśnie z tych, powiedzmy, właśnie tych domowych, to jest Uniwersytet w Krakowie rolniczy, gdzie powstał system, który ma magazyn 200 kWh, który który potrafi na wiele dni zmagazynować właśnie produkcję, hmm. produkcję z, z paneli fotowoltaicznych, które tam są, 50 kW tam jest, tam jest zainstalowane. No i on, no, no teraz ja widziałem raporty finansowe z tego, z tego systemu. No to jest dwa razy tańszy niż by normalnie kupili system, z, z, z ciepło systemowe z Empecu u krakowskiego, tak? Czyli dwa razy taniej mają. tak? No więc my widzimy, że tych projektów tutaj przed nami nowa perspektywa, i kolejne wyzwania, i jakby, ale widzimy, że to jest ten kierunek, tak? Że tutaj te, te technologie. Naszym teraz takim wyzwaniem jest, jak zrobić, żeby te systemy były tańsze, bo to, że one ogrzewać i dostarczyć te podstawowe usługi mogą tanie, to już widzimy. Natomiast chodzi o to, że jest ta bariera finansowa jeszcze zbudowania tego, tak? Więc tutaj kolejne, kolejne projekty przed nami, no i zapraszamy do NCBR-u, wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą z nami pracować, po to, żeby właśnie tworzyć sobie rynek, no i zmieniali tą polską rzeczywistość. No i to jest chyba super, że ta kolejna fala transformacji już nie będzie polegała na importowaniu na przykład paneli fotowoltaicznych z Chin, tylko na wykorzystywaniu polskich technologii, czyli to zostaje w polskiej gospodarce. Tak jest. Bardzo dziękuję tak. za rozmowę. Mariusz Skwarczyński, kierownik projektu Wentylacja do Szkół i Domów dziękuję. i Wojciech Racieński, dyrektor działu rozwoju innowacyjnych metod zarządzania programami, w skrócie DREAM. Bardzo dziękuję za rozmowę. Partnerem tego odcinka było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij, subskrybuj. A jeśli podcast Ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, do usłyszenia. Nagranie i produkcja Studio Plac.